Wczoraj opinią publiczną wstrząsnęła publikacja Onetu, który ujawnił, że 2 miesiące temu polscy żołnierze, którzy bronili się przed naporem nielegalnych migrantów, oddali strzały ostrzegawcze, czym skutecznie przepłoszyli niechcianych przybyszów. Jednak okazuje się, że mieli zostać skuci przez żandarmerię wojskową, a następnie prokuratura miała im postawić zarzuty. Dowiadujemy się o tym skandalicznym wydarzeniu, skandalicznym, czyli skucia żołnierzy i postawienia im zarzutów dopiero 2 miesiące od tego wydarzenia. Wicepremier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zareagował wczoraj tak, jakby dopiero po 2 miesiącach dowiedział się, co się dzieje na granicy. Co się dzieje wobec polskich żołnierzy, którzy niestrudzenie bronią naszego bezpieczeństwa, są poniewierani przez bodnarowców. Po drugie, prokurator generalny Adam Bodnar również nic nie zrobił przez 2 miesiące i ci żołnierze cały czas mierzą się z zarzutami. Dlatego dzisiaj w grupie posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynamy szereg kontroli poselskich. Zaczynamy od Adama Bodnara, Ministerstwa Sprawiedliwości, następnie Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym będziemy dążyć dzisiaj do pilnego ustalenia, dlaczego przez 2 miesiące polscy żołnierze są stawiani z zarzutami, dlaczego ich skuto, dlaczego nikt nie ponosi odpowiedzialności za to, że poniewiera się polskich żołnierzy. Chciałbym zwrócić uwagę, że po tych zdarzeniach docierają do nas informacje o rannych żołnierzach oraz funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy są atakowani przez nielegalnych migrantów. I należy zadać pytanie, czy pomiędzy stawianiem zarzutów polskim żołnierzom za obronę granicy, a tym, że są teraz z większą intensywnością atakowani, stoi jakiś związek przyczynowo-skutkowy? I będziemy również chcieli dzisiaj to podczas kontroli ustalić. Na początek idziemy do pana ministra Bodnara, o szczegółach kontroli opowiedzą koledzy posłowie. Polska to nasz dom, nasza ojczyzna. Nasi dziadkowie ginęli za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Dziś na granicy z Białorusią toczy się wojna hybrydowa. Putin wysyła hordy nielegalnych migrantów po to, żeby atakowali naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy służby granicznej. To ministrowie obecnie uśmiechniętej koalicji bili brawo i pieli z zachwytu, gdy znana reżyser zrobiła paszkwil atakujący naszych żołnierzy, atakujących naszych pograniczników. Nazywali ich mordercami, śmieciami i grozili im odpowiedzialnością karną za to, że bronią naszej ojczyzny. Dziś te swoje groźby realizują, zamykają tych, którzy mają odwagę bronić naszej ojczyzny. Nie godzimy się na to. Donald Tusk doszedł do władzy i dziś widzimy, że spełnia swoje obietnice, obietnice, które wtedy, te groźby, rzucali haniebnie. To hańba i to jest absolutnie niegodne ministrów każdego rządu, nawet rządu Donalda Tuska, żeby doprowadzać do sytuacji, w której żołnierze broniący ojczyzny, narażający swoje zdrowie, życie, są skuwani kajdankami jak pospolici przestępcy. I dlatego domagamy się wyjaśnień. Obowiązkiem żołnierzy Straży Granicznej jest obrona ojczyzny, ale obowiązkiem ojczyzny jest obrona żołnierzy. Obowiązkiem nas, wszystkich Polaków, jest stanie murem za polskim mundurem. Jest obrona tych, którzy dzień i noc, narażając swoje zdrowie, życie, strzegą naszego bezpieczeństwa. I dlatego wszyscy ci, którzy zdecydowali o tych zatrzymaniach, zhańbili polski mundur. Natomiast ci, którzy do tego doprowadzili, ministrowie, niegodni są sprawowania tej funkcji. Domagamy się dymisji i domagamy się informacji, ile takich spraw jest dziś prowadzonych. Będziemy o to pytać tu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nie pozwolimy, żeby polski mundur był hańbiony. Murem za polskim mundurem. Szanowni Państwo, mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją niebywałą. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Na naszej granicy stosowana jest wojna hybrydowa. A tymczasem zamiast państwo polskie stać murem za polskim mundurem, zakuwa żołnierzy w kajdanki, wyprowadza ich, zatrzymuje. A prokurator generalny nie reaguje. Co więcej, minister obrony narodowej, szanowni Państwo, kilka
tygodni, kilka miesięcy po zdarzeniu, czy właściwie po tym, jak prowadzone są pewnie postępowania wobec tych żołnierzy, on się dowiaduje, on jest zaskoczony, on dopiero w nocy coś tweetuje. To pokazuje, w jakim państwie my dzisiaj żyjemy. Dlatego podejmujemy interwencję poselską w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Chcemy się spotkać z panem ministrem Bodnarem, bo absolutnie na to nie ma zgody. Jeszcze jedna rzecz. Ja rozumiem, że pan Bodnar naoglądał się filmu Agnieszki Holland i wpisywał się w narrację Federacji Rosyjskiej. Ale, szanowni państwo, komunikat oficjalny jest taki, że w tej sprawie zarządzenie prokuratora regionalnego w Lublinie, oczywiście nie o prokuratora regionalnego, ale tego, którego rzekomo powołał pan Korneluk i pan Bodnar, z dnia 17 kwietnia 2024 powołany został zespół śledczych, których celem będzie zebranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmujących wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę białorusko-polską. Szanowni państwo, to jest oficjalne stanowisko prokuratury, to jest oficjalny wpis na stronie prokuratury regionalnej. Czy my dzisiaj żyjemy w państwie, które naprawdę w obliczu wojny hybrydowej chce wszczynać postępowania wobec żołnierzy? To, co robi Bodnar i Kosiniak-Kamysz, będzie miało daleko idące skutki w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia polskich żołnierzy. Jakim dzisiaj trzeba być naprawdę politykiem, żeby nie rozumieć, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? Jak dzisiaj żołnierz będzie chciał ochronić samego siebie, to będzie się obawiał konsekwencji, którą przyniesie mu zespół, przyniosą mu bodnarowcy. Dlatego naprawdę opamiętajcie się, panie Tusku, panie Tusk, panie Bodnar, czy panie Kosiniak-Kamysz. To akurat pan jest akurat figurantem, więc może niech to będzie Siemoniak, czy tam inni. Bo akurat wszyscy dobrze wiemy, że pan Kosiniak-Kamysz nie ma nic do powiedzenia. Ale dzisiejsza sytuacja, czy ostatnie informacje medialne pokazują, że nie leci z nami pilot w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach fundamentalnych. Dziękuję. Szanowni państwo, jak powiedzieli moi koledzy przedmówcy, dzisiaj w ramach interwencji poselskiej będziemy w Ministerstwie Sprawiedliwości, u ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, ale także w Ministerstwie Obrony Narodowej. W ramach naszych kompetencji wynikających z ustawy o mandacie posła i senatora, artykule 19, artykule 20, to jest ta podstawa prawna, na której podstawie będziemy się domagali szczegółowych informacji. Naprawdę informacja, która wybrzmiała wczoraj, publikacja na Onecie, jest chyba największym skandalem po powstaniu rządu Donalda Tuska. Wiemy doskonale, że od 3 lat trwa atak hybrydowy na Rzeczpospolitą przez Białoruś, przez Rosję. Polski rząd za czasów Prawa i Sprawiedliwości stał murem za polskim mundurem. Wspieraliśmy polskich żołnierzy, dbaliśmy o bezpieczeństwo naszych granic. Niestety, trzeba to powiedzieć z dużym żalem i bólem, po tej publikacji Onetu wynika, że ta filozofia się zmieniła. Będziemy o to pytali, szanowni państwo, bo nie może być takiej sytuacji, że funkcjonariusze, którzy na podstawie prawa i w granicach prawa, nie takiego, jak jej się wydaje politykom Platformy Obywatelskiej czy neoprokuratorom, tylko na podstawie konkretnych przepisów prawa, ustawy o żandarmerii wojskowej, ustawy o obronie ojczyzny, ustawie o dostępie do broni, w sposób legalny, zgodny z prawem, odpowiedzialny i zasadny użyli broni, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Wiemy o tym doskonale, że ta publikacja wstrząsnęła opinią publiczną, ale przede wszystkim doprowadziła do tego, że żołnierze, ta decyzja prokuratury pana Bodnara, ale także żandarmerii wojskowej, która jest bezpośrednio podległa pod ministra obrony narodowej, sparaliżowała zachowania w wojsku. Doprowadziło do tego, że żołnierze nie będą chcieli podejmować określonych decyzji ze względu przed odpowiedzialnością. Wyobraźcie państwo sobie sytuację, w której jesteście żołnierzami, zostaliście wezwani, ponieważ dochodzi do ekscesów na granicy, czyli sforsowania granicy, nielegalnego przejścia. W waszą stronę lecą noże, kamienie, czy też w jakikolwiek inny sposób jesteście atakowani. I reagujecie zgodnie z przepisami, reagujecie odpowiednio, to znaczy strzelacie, dajecie sygnał ostrzegawczy, to jest strzał ostrzegawczy i później następnego dnia, za 2 dni, jest podejmowana decyzja, która doprowadza do tego, że stawiane są wam zarzuty. Szanowni państwo, tak nie postępuje
żaden cywilizowany kraj, który chce dbać o bezpieczeństwo swoich rodzin, chce dbać o bezpieczeństwo granic, ponieważ ci żołnierze, którzy stali na straży bezpieczeństwa naszych granic, są naszymi bohaterami, a nie są kryminalistami czy przestępcami, jak się wydaje, podejmowane są działania przez pana Bodnara i przez służby podległe panu ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi. My w ramach tych aktywności będziemy prosili o szczegółowe dokumentacje. Będziemy chcieli uzyskać informacje, kiedy pan premier Kosiniak-Kamysz dowiedział się o tym zdarzeniu, jakie decyzje zostały podjęte, kiedy poszczególni członkowie kierownictwa resortu obrony narodowej się o tym dowiedzieli, dlaczego te decyzje zostały podjęte. To jest wszystko w dokumentach Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest wszystko w raportach dziennych, tygodniowych, szczegółowe informacje o zatrzymaniu żołnierzach minister obrony narodowej dostaje codziennie na swoim biurku. W związku z powyższym sytuacja, w której wczoraj zaskoczony pan premier Kosiniak-Kamysz pisze tweeta, no to jest nieodpowiedzialne. To jest zachowanie, które nie przystoi ministrowi obrony narodowej, a działania, które zostały podjęte przez prokuraturę, a żandarmerię wojskową, już nie wspominając o żandarmerii wojskowej, na zlecenie prokuratury, no są sytuacją skandaliczną, wymagającą wyjaśnienia, szanowni państwo. Bo nie może być takiej sytuacji, że w momencie, kiedy Polska jest atakowana, to polskie państwo wyciąga konsekwencje, czy jest opresyjne wobec tych, którzy bronią polskich granic. Zadajmy sobie pytanie, kto się z tego powodu cieszy? Kto jest zadowolony? Kto jest zadowolony z tego działania, że polscy żołnierze, że są tak podejmowane decyzje, które paraliżują proces decyzyjny w polskim wojsku? Polscy obywatele z tego powodu nie są zadowoleni. Zadowoleni są ci, którzy forsują tą granicę i ci, którzy wysyłają tych ludzi, którzy mają właśnie destabilizować sytuację w Polsce. Na to, szanowni państwo, nie powinno być zgody. Ponad politycznymi podziałami i dziwię się, że ci politycy, którzy tak ochoczo wiele rzeczy komentowali, teraz milczą. Pan Kosiniak-Kamysz, no wczorajszy tweet pana premiera Kosiniaka-Kamysza, szczerze powiedziawszy, no jest urągający inteligencji Polaków, inteligencji żołnierzy. Szczerze powiedziawszy, dziwię się panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że w ogóle w taki sposób się komunikuje. A druga kwestia, myślę, że ważniejsza, to jest to, co powiedział pan poseł Ozdoba. Od dłuższego czasu my słyszymy, że decyzje w Ministerstwie Obrony Narodowej są podejmowane z pominięciem, albo może nawet pan premier Kosiniak-Kamysz boi się podejmować tych decyzji. A rządzi pan Tomczyk i ludzie związani z dawnym sztabem generalnym, z dawnymi służbami. Więc, szanowni państwo, naprawdę ta sytuacja powinna być takim dzwonkiem alarmowym. A jeszcze, jeżeli już kończąc, oddając głos panu ministrowi Przydaczowi, jeszcze jedna rzecz. My w ramach tych interwencji poselskich, bardziej w Ministerstwie Obrony Narodowej niż w Ministerstwie Sprawiedliwości, będziemy chcieli uzyskać szczegółową informację o stanie zdrowia polskich żołnierzy, ponieważ dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje związane, że nie tylko jeden żołnierz jest w szpitalu w stanie bardzo ciężkim, wręcz można powiedzieć krytycznym, tylko są inni żołnierze. No i oczywiście będziemy żądali informacji, czy tylko ta dwójka jest zatrzymanych żołnierzy, czy jest większa ilość zatrzymanych żołnierzy, ze względu na to, że w sposób legalny, zgodnie z prawem, zgodnie z artykułem 11 ustawy o obronie ojczyzny, zgodnie z ustawą o żandarmerii wojskowej, zgodnie z ustawą o dostępie do broni, użyli broni, broniąc polskich granic. Szanowni państwo, od wielu, wielu miesięcy trwa atak hybrydowy na polską wschodnią granicę. Politycy dzisiaj rządzący, a parę miesięcy temu będący w opozycji, ochoczo wpisywali się w tę operację
hybrydową operację, także i dezinformacyjną, jaką prowadził Aleksander Łukaszenka przy wsparciu Władimira Putina. Pamiętamy wszyscy polityków Platformy Obywatelskiej, ale także i rządzącej dzisiaj lewicy tam na granicy, próbując tak naprawdę osłabiać polską odpowiedź na ten atak hybrydowy. Pamiętamy głosowanie przeciwko murowi na granicy, pamiętamy krytykę obecności polskiego wojska na granicy wschodniej. To wszystko wpisywało się właśnie w scenariusz osłabiania naszej odpowiedzi na wschodniej granicy. I dzisiaj widzimy kontynuację tej polityki, bo przecież nawet jeśli słyszymy na konferencjach, że będzie powstawał jakiś wał Tuska, nawet jeśli słyszymy, że niektórzy stoją dziś za murem, za polskim mundurem, to te decyzje, które podjęła prokuratura, które wykonała także i żandarmeria wojskowa, paraliżują funkcjonowanie Wojska Polskiego na wschodniej granicy. Każdy żołnierz dzisiaj stojący, czy każdy funkcjonariusz Straży Granicznej będzie się musiał kilkunastokrotnie zastanowić nad tym, jakich środków zastosuje, aby odeprzeć bezpośredni atak zagrażający jego życiu, jego zdrowiu i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej. To, co zrobiła prokuratura wedle doniesień mediów, to, co zrobiła żandarmeria wojskowa, którą nadzoruje pan premier Kosiniak-Kamysz, paraliżuje Wojsko Polskie i funkcjonariuszy Straży Granicznej w ich działaniach obronnych. I jeszcze jedno. Ta informacja rozniesie się bardzo szerokim echem po całym świecie. Także i w tych krajach, z których pochodzą migranci. Jak myślicie państwo, jak zareagują migranci, wiedząc, ci migranci, którzy chcą przekroczyć nielegalnie granicę, którzy zapisują się do tej orkiestry Aleksandra Łukaszenki. No jeśli będą wiedzieli, że żołnierz polski, strażnik graniczny nie odpowie albo nie może odpowiedzieć, a jeśli odpowie, to zostanie zatrzymany, skuty w kajdankach i wyprowadzony jak bandyta, to jasnym jest, że ci kolejni młodzi, agresywni migranci gdzieś z dalekiej Afryki czy z Bliskiego Wschodu jeszcze bardziej aktywni, jeszcze bardziej agresywnie będą forsować granice. Granice Rzeczypospolitej, ale także i granice Unii Europejskiej. To, co wydarzyło się wedle informacji mediów, 2 miesiące temu w sposób zasadniczy paraliżuje funkcjonowanie Wojska Polskiego tam na wschodniej granicy. I jeszcze jedno. Szanowni państwo, przez 2 miesiące nie uzyskaliśmy my jako opinia publiczna tej informacji. Dlaczego? Dlaczego rząd skrywał te informacje? Jeśli nie wiedział minister obrony narodowej czy minister sprawiedliwości, to bardzo źle świadczy o funkcjonowaniu państwa polskiego, że najważniejsi urzędnicy państwa polskiego nie mają takich informacji, że są one skrywane przed nimi. A jeśli wiedzieli, to pytanie, dlaczego przez 2 miesiące ukrywali przed opinią publiczną fakt tych skandalicznych decyzji i skandalicznych działań. Będziemy starali się podczas naszej interwencji uzyskać szczegółowe informacje, uzyskać szczegółowe dokumenty w tym zakresie. Mamy nadzieję, że zostaną one nam udostępnione. Bazując na przepisach ustawy o mandacie posła i senatora, będziemy domagać się tych wyjaśnień. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na zakończenie, zanim przejdziemy do budynku, w którym urzęduje pan minister Bodnar, by zadać mu te kluczowe pytania, chciałbym jeszcze wskazać, że prowadzimy te kontrole od samego rana. Ustaliliśmy już, że dochodzi do bardzo niepokojących sytuacji w prokuraturze krajowej. Ten chaos po przyjęciu prokuratury przez Bodnara doprowadzi do tego, że zastępca prokuratora generalnego od spraw wojskowych jest całkowicie odcięty od kluczowych informacji dotyczących tego, co się dzieje w pionie wojskowym. Prokuratorzy niższych jednostek mają zakaz wydany przez pana Neo Korneluka przekazywania mu informacji. Podaję państwu te informacje z tego powodu, że już rozpoczyna się akcja dezinformacyjna wskazująca na to, że rzekomo to pan prokurator Janeczek tutaj jakieś działania podejmował. Pragnę od razu z góry to sprostować, bo u źródła po prostu w toku kontroli poselskiej to ustaliliśmy. I widzicie państwo teraz, jakie są skutki tego siłowego przejęcia prokuratury, który doprowadził do chaosu. Pani Agnieszka Holland na pewno dzisiaj bije brawo Adamowi Bodnarowi, ale polscy żołnierze na pewno jemu nie przyklaskują. Dlatego też idziemy do pana ministra. Zapraszamy państwa z nami. Mam nadzieję, że szybko po tej konferencji będziemy mogli państwa poinformować, jakie jest stanowisko pana Bodnara. Czy macie państwo pytania?
To jest interwencja i pytania poselskie, które będziemy zadawali na piśmie po prostu, dotyczące tej konferencji między innymi, czyli wszystkich podejmowanych decyzji przez pana ministra Bodnara, czy on wiedział, czy nie wiedział i tak dalej, więc to państwo się dowiecie. Tak. To konferencji, bo kontroli jest konferencja jeszcze z gminami? Tak, jak najbardziej będziemy oczywiście tutaj do państwa dyskusji. Będziemy przekazywać na bieżące informacje, to zapraszamy państwa. Dziękuję bardzo. Dochodzimy.